Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinio, witajcie w kolejnym odcinku Lola. Kochani, dzisiaj nagrywam wyjątkowo, ponieważ dzisiaj na pewno ten odcinek wypuszczę tego samego dnia, czyli w czwartek. Tak, zgadza się, w czwartek, więc wy będziecie to na pewno na bieżąco oglądali. Niestety mam kilka problemów, ponieważ SDK 2011 niestety kolejna to jest gra, która z kolei po Hill Force ma jakieś problemy, więc na razie na jakiś okres czasu na razie nie będę wypuszczał nowej serii, dlatego w ramach takiego rekompensaty nagram kilka odcinków z Lola, może nagram Hearthstone'a, może nawet uda mi się nagrać z kimś jakiś odcinek, no ale trudno. Na razie się skupiamy na tym, co jest obecnie. Mam nadzieję, że zrozumiecie taką sytuację. No cóż, postaram się w jak najszybszym czasie załatwić tą sprawę. Jeszcze oczywiście mikrofon tutaj sobie przestawiam, żeby nie było, że jestem troszeczkę za daleko. No dobra. Dzisiaj sobie zagramy z Soneczką kochaną, którą grywałem, o, bardzo ładnie, Jace, First Blood, Report Junior, what? Czekajcie. Kurde, już myślałem, że już przypadkowo trafiłem na T-Volta, ale jednak nie. No to byłoby trochę śmieszna sytuacja, no ale trudno, może to jest jakiś fan, nie wiem, nie wiem, niestety tego nie potwierdzę. Mógłbym napisać, ale to już nieważne. Wracając, dokładnie gramy Soną. Nie wiem, czy oczywiście jest znerfiona Soraka oraz z tego, co ostatnio teraz słyszałem, to również i Wiktor. I powiem wam, że ciekawie to teraz wygląda. Nie wiem, czy to będzie, czy jest to w nowym patchu. Musiałbym się przekonać za chwilkę. Wcześniej mogłem to zauważyć, ale jednak się za bardzo na tym nie skupiałem. Dobra, weźmy speeda troszeczkę, żeby troszeczkę on się tutaj... No dobra, użyjmy. No dzisiaj gram jako support, ale pamiętam już nieraz taką... A jednak, dobra, czyli już jest po zmienionym. Więc... Lol. Aha, czyli widzę, że nawet swoich może nawet tutaj zestunować, można powiedzieć. No i nie powiem, śmiesznie to wygląda u Soraki, nie wiem jak waszym zdaniem. Ale musiałbym przegrać przynajmniej taką jedną rundkę, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Ja już widziałem filmiki tej bohaterki i jakoś, no powiem, w komentarzach pod tymi informacjami dowiedziałem się, że będą naprawdę mocne te postacie, ale coś mi się wydaje, że raczej nie do końca. W zależności od tego, jak ona będzie mocna podczas, no nie wiem, 18 levela. Ja najbardziej bym chciał trochę dużo częściej grać, na przykład, nie wiem, Jace'em. Ostatnio teraz na przykład bym Nidalą sprawdził, jak to będzie wyglądać. O, no, nawet nice. Pięknie. Dobra. Muszę się bardzo też dużo się skupić na tym, żeby nie paść, no ale mi się wydaje, że nie powinno pójść najgorzej. Nie udało mi się z Q. Mam nadzieję, że tym razem... Nie wiem oczywiście, jak tam moja sytuacja z historią gier. Ostatnio miałem taką serię, że raz wygrywałem, raz przegrywałem, raz wygrywałem, raz przegrywałem. Taka śmieszna seria. Ale mam nadzieję, że tym razem będzie troszeczkę inaczej, że na przykład będą prawie same zwycięstwa. No, a któregoś dnia miałem naprawdę fajną fazę taką z wygrywania jakichś gier. Nieważne, czy to było wtedy wniesienie, czy trzy linie. Albo Aram, no to tak różnie bywało, ze znajomymi tam czasami grywaliśmy, czasami sam. No jak Jace będzie dużo teraz obijał tak na dystans, to może jeszcze się uda nam na Teamfight'cie jeszcze ich rozwalić.
Na razie nie idziemy dobrze. My, oni to już w ogóle tak naprawdę czekają, bo my będziemy, mamy na zadanie tylko ich trzymać ich na dystans. Szczególnie, że oni mają cały czas stać tuż przy wieży. Dobra, dajmy im przyspieszenie, bo widzę, że to chyba będzie istotne. No, weźmiesz plusa, wziął plusa, ale i tak to za mało. Nie będę oczywiście ultował, na razie oszczędzam manę. O, nice, kurde, mamy 5-0. Chyba mam za mocny team, szczególnie, że wszyscy są dystansowi, ale... A oni co mają? Mają na pewno ADK, mają trochę też na dystans, ale przeważnie widzę już tutaj część AD. Korki jest no, oczywiście na dystans, Kha'Zix, nie wiem, no ciężko będzie. No, czekam, aż się oni wbiją, no to będzie najbardziej ciekawa sytuacja. Może czekają, aż na mnie pójdą. O, wezmę pusa. Kurde, wziął jednak mis. Dobra. Chyba powinien być teraz ten odpowiedni moment, albo jeszcze nie. No nie wiem, na razie czekamy. O, nice. Tylko, że jeszcze to nie ten moment. Musi ktoś na kogoś bić. O, Kazio. Jeszcze nie. Właśnie specjalnie czekam z tym ultem. Nie chcę za bardzo ich wykorzystywać. Nadaremnie. O. Ach, kurde, akurat sięgło moje Q. Już trudno. A, i tak dostałem asystę, nice. Może wcześniej już tam ktoś oberwał. No, chyba to jest tylko jedyna opcja, czyli Kazio musiałoby... A, bo dobra, ultujemy. Co mi tam? O, nice, dobre. Uhu! Pięknie. Dobra. Na razie jest... O, bardzo dobrze, o. No, żeby nie był pierwszy, jednak nie, dobra. Trzymamy znowu tak na spokojnie, zaraz będę ich leczył, niestety many nie mam za bardzo. Ale dobrze, że już ulta zużyłem, bo teraz będę mógł się skupić na tym, żeby ich bardziej leczyć. No już mam prawie 3K, o! Dobra, chyba powinien być pierwszy frag u nich, no niestety. Specjalnie prowokował, żebyśmy jego atakowali, żeby korki mógł zaatakować. O, jakoś mu nie wyszło. O, jednak, dobra. Jeszcze jeden i zaraz padnę. To nie byłoby dobrze. Najfajniej byłoby dostać plusa, ale niestety nie ma. Muszę atakować na ze zwykłym atakiem. Nie użyłem shielda. Fucking shit. Co by wziąć? Fajnie byłoby wziąć Grala. Wiem, że Rabadonę mogłem... A czekajcie, przecież mam kasę na Rabadonę, tak? A dlaczego wziąłem to? Kurde, nie w to chciałem. Dobra, już trudno. Sprzedajmy może to... o Jezu, ale teraz zlamiłem troszeczkę. Gdzie jest... o, tu. Ile na Rabadonę? Kurde, no. No dobra, weźmy na razie tak i weźmiemy na Grala. Nie, jeszcze niestety nie ma. No dobra, weźmy zwykłe itemy tutaj. No i jakoś sobie poradzimy później. No dobra. Jak tam ich sytuacja? No dobra, już widzę, że oni się troszeczkę tutaj już rozkręcają, jak to u mnie zwykle bywa z moim słownictwem. Ale... Cóż, nic z tym nie poradzę. A, Kazio chyba zaraz wskoczy. No właśnie. No niestety muszę lutować i splashować, żeby uciec. Niestety to jest zmarnowane to i to. Ale trudno. Nie chcę, no lepiej uciec niż dać się zabić, no taka prawda. Dobra, uleczmy ich. Kurde, strasznie korki mało żera mamy. Dobra, dajmy speeda. Nie wiem, czy w ogóle dałem speeda. Nie wiem, jak tam jest z zasięgiem. Oj, chyba mało, no właśnie. Dobra, uleczmy ich, bo widzę, że trochę ich tu opadło. Jinx najbardziej obrywał, on nie rozumiem. Na razie widzę, że tylko Jace... O, nawet nieźle.
wezmę tego plusa, bo widzę, że Jinx nie zdążyła. Nie załapała się, można powiedzieć. Ach. Mam troszeczkę taki... Teraz... O, dobra, dobra, dobra. O, god damn it, blisko. Już prawie było. No dobra, dawać, dawać, bo już Z już jest do zabicia, tylko Jace musisz dobrze wycelować. Dobra, wiem, że tam się, daje się troszeczkę, ale... Dobra, daj mi przyspieszenia. O, Jinx, nie obrywaj. Oni tylko będą czekać na odpowiedni moment. Kurde, nie udało mi się. Chciałem ładnie ich tutaj tak obejść to zrobić. O, dobra, wieża już padła, ja wezmę sobie na przykład plusa. No i co teraz? Wygląda na to, że musimy dalej czekać. No nie ma jakoś takich emocji, bo emocjonalności, emotion. Nic takich nie ma. O Jezu, dobra, dzięki, bo widzę, że już... O! I jest! Potrójny stun! Jeden, i drugi, i trzeci. O, triple kill. Ale chyba Jinx właśnie padła, tak? Tak mi się wydaje. Dajmy przyspieszenia. O, chyba uda mi się. Spróbujmy. No nie wiem, na razie jestem w kropce. Ale on korki będzie próbował. No dobra, widzę, że na razie tylko... No niestety, ja nic nie zrobię. Ale szkoda. A chciałem już mieć fraga, ale niestety nie udało się. Mam jednego co prawda, ale już na... A, tak, już pamiętam. O, Z. Nie mają dobrych, postaci, żeby tutaj tak jakoś bić. Tylko Kazio. No, tylko wbija i może zrobić z nami co tylko się chce... Kurwa. Już się znowu przejęzyczyłem się. Może z nami robić co tylko chce. No ale to i tak za mało, no. Musieliby zrobić naprawdę niesamowitą kombinację, by nas w ogóle pokonać, a na to by nie raczej tutaj nie zanosi się. Niestety. No niestety. To niestety, mam na myśli, że no nie ma tutaj jakichś oszałamiających już tutaj, no właśnie, tutaj tak samo. No i raczej tu Kazik spadnie, no trochę za łatwo mamy, no nie wiem, to jest easy match, no i zobaczy, Jace aż wbił, no nie wiem jak to jest... No jeszcze ultuje Z, o Jezu, nie wiem co się dzieje, naprawdę, za łatwo to nam idzie, naprawdę. Ja tylko co, asystuję, o, no jeszcze nawet Soraka już pada, to, no jeszcze ją zabiłem. Chyba już nawet się nie zdziwię, że u nich jest taka kłótnia prawdopodobnie. Mam co prawda ulta. No jeszcze zniszczyłem wieżę. Lololo. Znowu. Kurde, za easy image. Kurde, no. No, Z będziesz bijał? No nie. Jakoś nie zanosi się znowu na to. Niestety nie mam ulta, to jest najgorsze. No, chciałbym za Talika zabić. Zeda też na przykład. O, dobra. Już padają. GGWP. No dobra, kochani, tutaj zakończymy nasz odcinek. Wybaczcie no, za taki krótki, łatwy mecz, no ale cóż, penis. No i cóż, jeżeli wam się spodoba, to stawcie jakąś ocenkę i albo jakiś komentarzyk i do usłyszenia w następnym odcinku. Także dzięki wielkie, na razie.